Witam wszystkich. Dzisiaj zajmujemy się bryłkami, tak jak obiecywałem, mała przerwa od rysowania rzeczy realistycznych. Mamy tutaj 5 brył platońskich. To są dwudziestościan foremny, dwunastościan, ośmiościan, czworościan, sześcianem już dobrze się znamy. A to są pewne modyfikacje. Dzisiaj powiemy sobie co nieco o tych dwóch najfajniejszych, które wyglądają dosyć skomplikowanie, ale ja Wam pokażę, jak je dosyć łatwo narysować z sześcianu oraz na tej ciekawej gwiazdce. Do roboty! Na początku narysujmy gwiazdkę, czyli dwa przecinające się czworościany foremne. Najpierw znajdę sześcian, jeden czworościan foremny. Jego krawędzie to po prostu przekątne ścian sześcianu. Pozostałe przekątne tworzą drugi, bliźniaczy czworościan. Jeśli połączę teraz ze sobą punkty przecięć ich krawędzi, w środku uzyskam ośmiościan foremny. Teraz, cieniąc odpowiednie płaszczyzny, wydobywam dwa przecinające się czworościany, ale cieniąc inne płaszczyzny mogłem w tym samym miejscu uzyskać też jeden czworościan lub ośmiościan. Żeby utworzyć dwudziestościan foremny, muszę znaleźć najpierw środki wszystkich ścian sześcianu. Dalej przez każdy środek prowadzę odcinek na ścianie sześcianu. Odcinki na sąsiadujących ścianach powinny być obrócone względem siebie o 90 stopni, czyli powinny być położone parami na każdym zbiegu i pionie. Teraz dzielę każdy odcinek na 5 równych części i wzmacniam 3 środkowe. Najłatwiej podzielić pionowy odcinek, bo nie będzie nam przeszkadzał skrót perspektywy. Dalej można przenieść perspektywy podziały na odcinki pozostałych ścian. Na końcu wystarczy tylko połączyć ze sobą odpowiednie końce odcinków. W ten sposób powinno utworzyć się 20 równych trójkątów równobocznych. Żeby stworzyć dwunastościan foremny, potrzebuję takich samych odcinków na ścianach jak w dwudziestościanie. Tu jednak muszę je jeszcze wypchnąć przed ściany sześcianu o około połowę długości odcinka. Żeby mieć pewność, że odcinki wysunę na odpowiednią odległość, sprawdzam, czy koniec jednego odcinka, środek drugiego odcinka i środek krawędzi sześcianu leżą na jednej linii prostej. Na końcu pozostaje jedynie połączyć końce odsuniętych odcinków z najbliższymi wierzchołkami sześcianu. W ten sposób tworzy się 12 jednakowych pięciokątów foremnych. Jak się pewnie domyślacie, jest jeszcze sporo innych fajnych bryłek do rysowania. Mogę Wam pokazać, jak je wykonstruować. To zależy od Was. Piszcie w komentarzach, czy ten film Wam się podobał. Bo jeśli tak, to mogę zrobić kolejny, na przykład poświęcony bryłom archimedesowym. A tymczasem zapraszam wszystkich na kolejny odcinek, gdzie będziemy rysowali bazę na Marsie. Do zobaczenia.